Trenerze, pierwsza porażka w tym sezonie, pierwsze stracone bramki. Z czego to wynikało przede wszystkim? Myślę, że z dyspozycji dnia. Trochę personalnie byliśmy też inaczej ustawieni. No i słaby mecz zagraliśmy w pierwszej połowie szczególnie. Widziałby pan kogoś z drużyny CKS-u czelać u siebie? Kilku ciekawych, doświadczonych zawodników jest, ale my nie mamy takiej strategii, żeby doświadczeni grali, tylko żeby młodzież się uczyła. Jak pan podchodzi do tej porażki? Czy to była nauka, czy bolesna nauka? Bolesna nauka dla naszych chłopaków, szczególnie tych młodszych, bo dużo zawodników grało z rocznika 2-7. Tak, to widziałem, że właśnie tych jest sporo. CKS miał też trochę szczęścia, bo mimo wszystko dwie poprzeczki, jeden słupek, trochę zimnej krwi zabrakło chyba młodym chłopakom. No myślę, że tak, jest tu gdzieś jakaś logika i gdybyśmy wykorzystali, szczególnie mieliśmy przy 2-0, mieliśmy słupek, gdyby to wpadło, to ten mecz mógłby się potoczyć inaczej. A tak doświadczona drużyna CKS-u nas wypunktowała i wynik mamy, jaki mamy. Dziękuję, życzymy powodzenia dalej w lidze. Dziękuję również i do zobaczenia. Do zobaczenia w Katowicach.